Cześć, z tej strony Liduch, a to jest CryptaTV, Koza, Goat, czyli kompletna ocena zdolności adaptacyjnych to opracowany przez Vault-Tec egzamin dla mieszkańców krypt, którzy ukończyli 16 rok życia. Pomaga określić, jaką pracę będą wykonywać, gdy staną się pełnoletni. Składa się z 10 pytań o to, jak zachowaliby się w dość nietypowych sytuacjach. A oto i one. Podchodzi do ciebie szalony naukowiec z krypty i wrzeszczy. Wsadza ci harmonizer kwantowy w komorę rezonansu fotonicznego. Jaka jest twoja reakcja? Odbywasz staż w klinice. Nagle przychodzi pacjent z dziwną infekcją stopy. Infekcja postępuje w zastraszającym tempie, a lekarz gdzieś poszedł. Co robisz? Na niższym poziomie krypty znajdujesz małego chłopca. Jest głodny i wystraszony. Wygląda na to, że ma przy sobie jakieś skradzione rzeczy. Co robisz? Gratulacje, udało ci się dostać do jednej z drużyn baseballowych krypty. Na jakiej pozycji chcesz grać? Babcia zaprasza cię na herbatkę, ale ku twojemu zaskoczeniu wręcza ci pistolet i każe zabić jednego z mieszkańców krypty. Co robisz? Stary pan Abernathy znowu się zamknął w swoim pokoju, a tobie kazano go stamtąd wydostać. Jak to zrobisz? O nie, napromieniowało cię i z brzucha wyrosła ci zmutowana ręka. Jaka będzie najlepsza terapia? Jeden ze współmieszkańców krypty ma pierwszy numer komiksu Grognak Barbarzyńca. Chcesz go mieć. Jak go najlepiej zdobyć? Postanawiasz zrobić ojcu jakiegoś psikusa. Gdy nikt nie patrzy, wchodzisz do jego prywatnej łazienki i... Kto jest bezsprzecznie najważniejszą osobą w krypcie, która chroni nas przed zagrożeniami atomowego pustkowia i komu zawdzięczamy wszystko, wliczając to nasze życie? Odpowiedzi także bywają dziwne, a na ostatnie pytanie wszystkie brzmią tak samo. Nadzorca. Czasami wyniki testu potrafią być zaskakujące. Często ujawnia on ukryte talenty, na przykład to, że największy łobuz z krypty 101, Batch Deloria, okazał się fryzjerem. I to bardzo dobrym. Chociaż on sam określał się mianem Balwierza. Wbrew temu, co wmawia się młodzieży, kozy nie idzie oblać. Zawsze znajdzie się jakaś praca. Wachlarz dostępnych jest ogromny, począwszy od tych bardziej prestiżowych stanowisk, jak nadzorca, pracownik administracji, lekarz czy programista pip-boyów, przez trenera drużyny baseballu, nauczyciela, kapelana, tatuażystę, ochroniarza, podoradcę małżeńskiego, spalacza śmieci, operatora pralki oraz specjalistę od gospodarowania odpadami. Jeśli chodzi o wpływ na rozgrywkę, test piszemy w Fallout 3 w ramach zadania Niedoskonała przyszłość. Wynik to po prostu sugestia wyboru trzech głównych umiejętności, które będziemy mieli zamiar dalej rozwijać. Jednak nie mamy obowiązku sugerować się tym, co podpowiada gra i je zmienić, wybierając te, które interesują nas najbardziej. Na podstawie egzaminu Koza mieszkańcy Przymierza we wspólnocie opracowali test SAFE, pozwalający na odróżnienie człowieka od syntka, chociaż jego twórczyni, Rosalyn Chambers, zarzeka się, że to jej osobiste dzieło oparte o lata badań i doświadczeń. Jego pochodzenie, jak i skuteczność można poddać dyskusji. I to już wszystko, co chciałem wam przekazać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!